Siedzimy z PZ-tym i Ołolatem w warszawskiej siedzibie Koki parę dni po premierze płyty Live in 1500 metrów kwadratowych. Więc na początek takie pytanie, skąd pomysł w ogóle na wydanie płyty Live, bo w polskim rapie jest to dość rzadko spotykana opcja. Pomysł przede wszystkim stąd, że jakby inicjatywa, to jest inicjatywa Fonografiki. Jak wydaliśmy płytę dziś w moim mieście w porozumieniu z Fonografiką, to oni od razu powiedzieli, że chcieliby wydać naszą płytę live in Fonobar, tak jak wydali Molestę. Właściwie w polskim hip-hopie to chyba w tym, na ten czas to jedyne dwie płyty live zarejestrowane z koncertu. Jeszcze bodajże jest koncert Slamca, tak, ten jubileuszowy. A, możliwe, ale on nie był DVD tylko? On był DVD nie tylko, to był DVD tylko. Tak, bo to też wydawała Fonografika i to było tylko DVD. Znaczy, no wiesz, no, tylko to jest tak powiedziane względnie, no, to jest aż DVD. Natomiast zaczerpnęliśmy, wracając do tego, zaczerpnęliśmy pomysł od Fonografiki w sensie takim, że mieliśmy to wydać z nimi i w zasadzie to miało już dojść do skutku, bo był zorganizowany cały koncert, z tym, że w klubie wtedy nie wypaliło parę rzeczy, no coś tam się dziwnego zdarzyło z instalacją elektryczną i tak dalej. Później ten temat na jakiś czas umarł, w międzyczasie myśmy założyli wytwórnię Koka Beats, tak już całkiem oficjalnie, bo ona już wcześniej istniała jako taki bliżej nieokreślony twór. No i stwierdziliśmy, że warto wrócić do tego tematu właśnie przy okazji tej wytwórni, zrobić płytę, zwieńczyć też trasę koncertową PZ Małolat, jakby całe tam ponad 2 lata grania koncertów z płyty dziś w moim mieście. I zwiększyć to w sposób jakby bardziej spektakularny niż zwykle, zanim przejdziemy do grania innych rzeczy, czyli w rezultacie się okazało, że moja płyta w końcu wyjdzie, Radio PZ 4 września. No i przed tym chcieliśmy po prostu zwieńczyć trasę koncertową PZ Małolat, wydać płytę live, połączyć tak sporo rzeczy. No i tak w praniu wyszło, że z bandem i tak dalej, jeszcze w formule takiej, powiedzmy, zmiany aranżacji tych wszystkich utworów. Także chcieliśmy zrobić coś dużego w formie koncertowej. Pójść o krok do przodu, no. A pomysł na to, żeby zrobić też pełnowymiarowy klip do tego, też był od razu, czy to już później wam przyszło, że jak już tyle włożyliśmy pracy przy tej płycie, to może i klip? Nie, no uznaliśmy, znaczy przede wszystkim... Wcześniej szła była rozmowa o tym, że klip. Możliwe, no że w ogóle jakby chyba nie było czegoś takiego w Polsce, żeby wyszła płyta live jeszcze do tego z bandem i żeby powstał do tego klip na zasadzie nie koncertowy, tylko w formie takiej, że po prostu tak, obrazek. No, i... Nawet się zastanawialiśmy nad tym, czy zrobienie jakby zwykłego teledysku, gdzie oczywiście tam są jakieś akcenty z koncertu, one są w takiej fajnej formie, moim zdaniem tam gdzieś się przewijają. Ale do muzyki, która jest rejestracją, zarejestrowaną muzyką z koncertu, nawet nie było pod to robionego jakby studyjnej wersji tego kawałka z bandem, tylko po prostu jest to zapis tego, co jest na płycie, podłożony pod teledysk. No w pierwszym momencie nawet tam się pojawiły jakieś głosy, że to trochę tam źle brzmi w tym klipie, coś tam, ale może na początku ludzie nie zdawali sobie sprawy, że to w ogóle jest zapis z koncertu i nie ma tam żadnej najmniejszej ściemy, to znaczy nie ma nawet najmniejszego podrasowania tego. No oni chyba też nie do końca skumali, wiesz, jakby obrazek był bo obrazek klipem, był właśnie klipem i w ogóle what the fuck, co tu się dzieje, nie? Że jest, coś mi się nie zgrywało. Tak, że jest kiepski master, były takie komentarze na przykład albo coś. Ale wiesz, no może, a może niektórzy wiedzieli i po prostu im się nie podoba brzmienie tej płyty czy tamtego kawałka. Ja tam sam mam jakieś zastrzeżenia oczywiście do brzmienia, ale ja zawsze mam, więc to już pytanie, czy to faktycznie ma rację bytu, to moje zastrzeżenie, czy też nie. Natomiast tak czy inaczej, jaram się, wydaliśmy płytę koncertową, wydaje mi się, że w fajnej formule, jest to coś nowego, spoko. Jak w ogóle wrażenia z tego, jak wyszło, to znaczy, czy inaczej odbieracie ten swój koncert, słysząc go w opcji zarejestrowanej z płyty, niż odbieraliście go ze sceny? I ogólnie niż odbieracie te gracze? Tak, to jest prawda. Ja na przykład mam taką akcję, że wydawało mi się, że w ogóle super świetnie, na przykład była aranżacja Kto wrócił na osiedle, zupełnie inna, odbiegająca od oryginału bardzo. Wręcz taka wesoła, a ja tam zarapowałem tak, wiesz, taką petardą, powiedzmy, i nie do końca mi się to podoba. Teraz jak słuchasz, tak? Tak, jak słucham tej płyty, nie? Natomiast no, uważam, że jest okej, że jakby na taki eksperyment i taką właściwie dosyć szybką organizację tego wszystkiego, to myślę, że to fajnie wyszło.
Ja uważam, że to wyszło bardzo fajnie, aczkolwiek jeżeli porównać faktycznie wrażenia z grania w stosunku do wrażeń ze słuchania tego, to dla mnie samego, gdy jestem na scenie i w tamtej sytuacji byłem na scenie i graliśmy to, zresztą sam wiesz, byłeś tam, no dla mnie to było zupełnie inaczej, tę atmosferę czułem niż później, jak tego słucham. Jakby nie ma tam, jednak w słuchaniu nie ma części rzeczy, które się odczuwa na żywo. Przede wszystkim jest mało publiki. A to jest jakby też zarzut, a jak my graliśmy, to tej publiki było, wiesz, było słychać tych ludzi, no, zajebiście. No ale to możemy sobie zarzucić właśnie, bo akurat... To jest trochę nasza wina, bo kiepsko przygotowaliśmy... Znaczy nie, no przygotowaliśmy wszystko dobrze, po prostu w Raiderze nie uwzględniliśmy odpowiedniej ilości mikrofonów zwróconych w stronę publiczności, tych ambientów tam zbierających publikę. Tam były mikrofony, które zbierały publikę i tą publikę słychać na płycie, ale słychać ją moim zdaniem dużo mniej niż słyszeliśmy ją tam. No. I tyle. I poza tym wszystko super fajnie. Z wyjątkiem tego, że nie wszystkim się to podoba, no to wiesz. A jakie numery są waszymi faworytami w opcji? Jak wyszły już, jakie słyszeliście? No ja najbardziej gotowe. Jednak lubię właśnie kawałek, do którego zrobiliśmy klip, czyli Jestem Sam. Uważam, że jest totalna zmiana, natomiast ta zmiana jest bardzo fajna. Ona kompletnie zmienia ten utwór i faktem jest, że należałoby do niego podejść w taki sposób, jakby to był nowy utwór, tak jakby nie sugerując się tym, który był wcześniej. I wtedy ten numer jest moim zdaniem świetny. Szczerze, tak, ja rzadko tak uważam w swoich numerach, także... Mi się podoba jeszcze... Kto wrócił na osiedle, chociaż tak jak mówiłem, tam za mocno zarepowałem. Za Alarmuj fajnie wyszło, Dopamina. No ja jestem jeszcze fanem, znaczy fanem, no lubię bardzo to wykonanie koncertowe w formie takiej mocno gitarowej, wręcz kawałka z muzyki rozrywkowej pod tytułem Lubię. Lubię to. Nie, naprawdę lubię, jest nie, to no fajna to, rzecz. To zajebiście wyszło. Przejście w nerd, wiesz, no. Podobna fajne. Akcja była zresztą w Gdyby miało nie być jutra, tam było przejście znowu w Rage Against the Machine. Fajne smaczki, chłopaki zrobili dobrą robotę w tych aranżacjach i... No i tyle. Takie wrażenie mam. Planujecie iść teraz jakoś za ciosem, czyli całą trasę z bandem, czy zostawicie to jako taki jednorazowy... Nie, no my zagraliśmy... Patent. Zagraliśmy po tym koncercie w 1500, zagraliśmy 5 koncertów z bandem. To były co taka prawda mini jakieś trasa, juwenalia, taka, no, taka mini trasa. No ale wiesz, mini trasa, ale też w Poznaniu zagraliśmy taki koncert, który się już chyba na zawsze zapisze w naszej pamięci, taki, że... I to było jeszcze tak... Stary, no wypas. Wiesz, graliśmy chyba jako jedyna ekipa rapowa tam. Tam na przykład grała Lux Torpeda przed nami. Ja myślę, że zrobiliśmy dużo większy ogień niż Lux Torpeda. Szczerze. Nie, tam akurat nie grała, tam grała Lipali. Lipali, tak. Przepraszam. Przynajmniej grając z bandem na takiej imprezie macie pewność, że z nagłośnieniem wszystko będzie dobrze, tak? Nie tak jak na rapowych imprezach, gdzie zawsze trzeba no się tak, głowić z tym. To jest wkurzające w ogóle, że na rapowych imprezach często jest problem z nagłośnieniem. Uważam, że to w dużej mierze jakby uniemożliwia zrobienie fajnego show, jeżeli jest coś złego z nagłośnieniem. W ogóle zagranie dobrego koncertu, jakby taki, z którego my będziemy zadowoleni, ludzie będą zadowoleni. Jeżeli nagłośnienie hula w 100% dobrze, to czy to jest koncert z DJ-em, czy z bandem, wtedy jest wszystko w porządku. Natomiast wracając do twojego pytania, czy będziemy grali z bandem, to w tej formule zagraliśmy właśnie ileś koncertów i jeszcze tam kilka chyba zagramy, jakby promując tą płytę. Natomiast po wakacjach wychodzi moja płyta i tam też będę grał jakby z półbandem, nie w aż tak dużym składzie jak tutaj. Ale też z tymi ludźmi, z którymi grają. Tak, też z Radio Error. Natomiast z tą różnicą, że tutaj postawiliśmy na stricte żywe brzmienie. Czyli takie, że to w ogóle jest taki flirt z muzyką rockową. Jednorazowa opcja bardziej w tej płycie właśnie i tym się też bardzo jaramy. Przy następnych rzeczach jakby to znowu przearanżujemy i tam chcemy bardziej to zbliżyć do brzmienia takiego, do brzmień takich, jak faktycznie były na płycie. Czyli to da nam super energię, bo będziemy mieli perkusistę, który będzie miał zestaw striggerowany w ogóle, czyli będzie to uderzenie, które jakby daje siłę, wiesz, z grania na żywo, ale będzie też to brzmienie w perkusji, wiesz, w trigger taki, kurczę, wiesz, to brzmienie, które faktycznie jest w kawałku. No i tym tropem chcemy pójść, wiesz, wszystkie rzeczy stare zagramy bardziej w tym starym stylu, wszystkie rzeczy nowe w nowym i będziemy tak to, wiesz, no tylko, że będzie jakby wszystko będzie aranżowane na żywo, to znaczy chcemy wszystko w ścieżkach wpuścić,
zarówno stare kawałki, jakby wiesz, no dajmy na to, że sample są oddzielnie, jest to grane na żywo, nie? Tylko że z samplera, z Abletona i z perkusistą, wiesz, te triggery są tam założone i wiesz, no w ogóle myślę, Paweł, że będzie... będzie grał na perkusji też i na samplerze. Nie, no tak nie będzie, ale myślę, że będzie, wiesz, będzie dobrze, no. Że to będzie, uważam, że to będzie nowa jakość, no. Myślę, że to będzie coś takiego, wiesz, jak się wydarza tylko za granicą, jestem tym mega zajrany. Także czekam na to też. A tak, jeszcze wracając do tego wątku nagłośnienia, to myślicie, że w polskim rapie jest problem raczej z nagłośnieniem ze sprzętem, czy raczej z brakiem odpowiednich akustyków, którzy się ogarniają w tych hip-hopowych realiach? Ja myślę, że zarówno z tym, tak, z jednym i drugim, niestety. I nie wiem, kurwa, czemu jest taka sytuacja, że jak gramy koncert, to akustyk nie jest w stanie nam ustawić mikrofonów odpowiednio i albo nam publika mówi, że nas nie słychać, albo nie słyszymy w odsłuchach. I tak jest na co najmniej na 3/4 koncertów, które gramy. Mnie się wydaje, że problem jest taki, i to wiem dopiero po latach, że jest część akustyku, którzy są nieprofesjonalni, jest ich całkiem sporo. I piją sobie piwko gdzieś tam. No, ale też, ale tak szczerze mówiąc, zespoły różnego rodzaju, bo myślę, że to nie tylko hip-hopowe zespoły się z tym borykają, stają przed wyborem, albo są, albo albo jakby wykazują się taką niewiedzą, ale albo o tym nie wiedzą, albo stają przed takim wyborem, że albo gracie i możecie zagrać, jesteście zajarani, że gracie, bo jesteście na przykład stosunkowo młodym zespołem i macie takie, a nie inne nagłośnienie, albo nie gracie wcale, no i co? No to oni wybierają, że chcą grać, bo chcą po prostu grać. No, i tyle. To jest jedno. A drugie, że mogą jakby, że mogą mieć to w dupie i to już jest gorsze. Bo jeżeli zespół mógłby mieć możliwość wzięcia tego za mordę i jakby stworzenia swojego rideru technicznego i wysyłania go w umowie i tak ma być, inaczej nie gramy, no to byłoby lepsze dla naszej całej w ogóle muzyki. No, ale wszystkie, też, jakie też robimy. Często jest tak, że my wysyłamy, mamy swój rider i techniczny rider. Tak. I on jest niespełniany w większości tych koncertów. Nie no, w większości to może nie, ale zdarza się, że jest niespełniony i to jest bardzo wkurwiające, bo przyjeżdżasz i wtedy stajesz przed wyborem takim, że jesteś w opcji, no dobra kurwa, stary, to ja tu nie gram, bo masz w umowie napisane to, co ci przysłałem i tam ma być to, tu tego nie ma. Ale potem się zastanawiasz, no dobra, to ja nie zagram, hajsu nie wezmę, ale pal z tym hajsem, chuj, nie? Trudno. Ale publiczność powie, że to nasza wina. Że to my, nie chciało nam się, że coś tam, klasycznie. Zawsze będzie na nas. Przy czym wina jest na przykład w tym momencie czasem żadna nasza. Przyjeżdżasz, masz umowę, no i możesz oczywiście później tego dociekać tam, nie wiem, do sądu możesz iść, nie wiem, przyjechać z kolegami, jak tam wojsz, jaką formę, nie, i egzekwować od pana organizatora różne rzeczy, ale nie zmieni to faktu, że na przykład tego koncertu nie wykonałeś. Ja powoli staram się forsować taką opcję, że przyjeżdżam i coś, co miało być, nie ma tego, to nie gram. Dostaję za to często, kurde, po łbie od fanów, że co to za zachowanie, w ogóle nie szanuję ich. Ja rozumiem, że oni by woleli, to też szanuję, że są tacy, którzy by woleli, żebym ja po prostu, bo na tyle mnie lubią i to jest też bardzo fajne. Żebym ja wyszedł, nie wiem, a kapella tam w ogóle zapierdolił ten koncert. I to jest fajne, luz, ja też to szanuję, ale ja też daję gwarancję na to, że będzie im dwa razy milej się słuchało mojego koncertu, jeżeli ja nie będę robił, kurczę, po prostu jakiś gówna, no. Będzie to brzmiało jak jakaś kupa, no zamiast, wiesz, po prostu... Krzyczał, żeby się przebić zamiast na Tak, albo że w ogóle, nie wiem, nie będzie muzy dobrze słuchać, no, to jest bez sensu po prostu. Trzeba to forsować, ludzie muszą zacząć to rozumieć. Nie, wiesz, to nie jest czas, w którym hip-hop się dopiero zaczął w Polsce. To jest zupełnie już inny czas, kurczę, tu trzeba grać profeskę, no po prostu. A też zarazem chyba jest coś takiego, że przez to, że znowu mamy ten boom, to znowu się narobiło, prawda, organizatorów, którzy niby coś wiedzą, a nie wiedzą nic, tak, i później... A mamy znowu na miejscu. No ale nie widać? Nie od dwóch lat jakoś. No może mamy, no nie wiem. Ja nie wiem, czy ja się zaliczam do tego boomu, bo wydaje mi się, że jest mocny boom na hip-hop z lat 90. Którego myślę, że liczba fanów na fejsie wskazuje, że chyba się zaliczasz. Ale wiesz, ja zacząłem traktować liczbę fanów na fejsie jako rzecz bardzo fajną, natomiast jako rzecz nie kompletnie wymierną, bo no byłbym bardzo przeszczęśliwym człowiekiem, stary, to czułbym się, jakbym wygrał w Totolotka, jakby 400 tysięcy ludzi kupiło moją płytę. Ale masz tych 400 tysięcy fanów tylko dlatego, że zrobiłeś te dwa oldschoolowe kawałki ostatnio. Pamiętaj o tym. Tylko dlatego, wiadomo. Ja myślę, że wychodzę z innego założenia zupełnie. Ja mam 400 tysięcy fanów, bo chodzę w rurkach, man. Rurki są tu... Ziom, moje rurki powodują, że mam was wszystkich tam na tym Facebooku diabelskim, kurwa. Ten PZ ma tam na tym Facebooku, man.
No, myśleliście w ogóle o tym, żeby w takim razie na przykład brać ze sobą w trasę akustyka, kupić na przykład swoje własne mikrofony, tak? No właśnie, przy tym koncertach z bandem na wszystkich był akustyk. Tak. Na moich też będzie akustyk, to już jest, wiesz, musi tak być. Tylko, że to jest dużo większy koszt i organizatorzy na przykład, wiesz, my teraz chcieliśmy żeby mieć więcej tych koncertów z bandem, żeby menadżer zorganizował więcej tych koncertów. Udało się na tych juwenaliach, bo tam są jakby większe budżety, a w klubach jakby no nie do końca to się sprawdza. No jest ciężko zorganizować koncert, który by pozwolił na to, żeby zabrać taką ekipę no, finansowo, bo to jest tak, że Paweł będzie jeździł trochę w takim samym składzie, tyle samo osób, czy trochę nie, mniej? Nie, trochę mniej. No, trochę my mniej. Jeździliśmy teraz w 10 osób, jakby skład koncertowy to było 10 osób, nie? Więc trzeba wynająć busa, nie, no po prostu odsłuchy. To jest powszechna sytuacja, tu nie ma co na to narzekać. Jest tak, że nawet kurczę stary, większość zespołów, jakichś starych zespołów rockowych, które bierzą nieporównywalnie większe pieniądze od nas za koncerty, często się zdarza, że oni na trasach klubowych po prostu nie zarabiają pieniędzy. Ale no oni już są w innej sytuacji, bo nie są w stanie zrezygnować z grania z bandem, bo nie mogą zagrać hip-hopowego setu z DJ-em, nie? No tak, ale to są jakby wyszedł wokalista rockowy i zagrał pod instrumenta, to raczej nikt by się nie jarał w publice. No, myślę, że to nie miałoby najmniejszego sensu. To jest w ogóle formuła... Nie, to w ogóle nie to, no. Natomiast formuła odwrotnie w rapie z bandem, no to jest dla mnie rzecz bardzo fajna. W rapie czy w muzyce w ogóle, nie wiem, elektronicznej, bo to jest też niesamowite, że nie tylko w rapie to się przemyca takie rzeczy. Przecież w cholerę zespołów, które grają, wiesz, muzykę elektroniczną po prostu, jakieś dubstepy, jakieś rzeczy, nie wiem, zespół Mostep na przykład. No to nie jest DJ, który wychodzi i tam i kręci gałkami przy swoim tam, wiesz, jakiejś konsolecie i tylko to jest band po prostu, oni grają to, wiesz, i to jest fajne, no. Tak trzeba robić, to jest muzyka. No a jeszcze tak zahaczając o to, jak ten koncert przenieśliście na płytę, to dużo było jakby ogarniania realizatorskiego później przy tym, typu na przykład, nie wiem, wyciąganie jednych ścieżek w górę, wyciszania innych i tak dalej, żeby to wszystko no, na przykład ktoś miał za cicho mikrofony, trzeba by go było podciągać. No my się nie znamy na takiej robocie. Nie, no to robił Czarny z Hi-Fi Bandy i nie wiem, jak bardzo dużo było przy tym roboty. Dużo więcej było pracy przy tym projekcie niż przy zwykłej płycie. Jest studia. Tak mówił. Natomiast o tyle fajne jest to, że tam, to już mówiłem kilkakrotnie o tym, ale to powiem jeszcze raz. Można mieć, sami mamy jakieś tam zastrzeżenia do brzmienia tej płyty, czy coś tam, wiesz, no, to jest pierwszy raz w życiu, jak wydaliśmy płytę live, nie? Sami to zorganizowaliśmy, fajne. Nie możemy się też przykrywać tym, że to jakbyśmy byli nowicjuszami. Jak coś nie brzmi, to jest nasza wina. Natomiast fajne jest mimo wszystko to, że jeżeli nie brzmi czy coś, to dlatego, że to jest koncert zapisany od deski do deski na tej płycie i jedyne rzeczy, które są tam przy miksie, ewentualnie trochę podmienione, gdzie to jest bardzo powszechna w ogóle praktyka przy nagrywaniu koncertowych płyt. My tego nie zrobiliśmy. To jakieś tam rzeczy z próby ewentualnie, nie? Jak czegoś brakowało, to tam jest podmiksowane, pozamieniane, wyciągnięte trochę w górę. Oczywiście mix, mastering zrobiony i tak dalej. Natomiast ogólnie, wiesz, płyty koncertowe, ja trochę wiem o tym, gdzieś tam widziałem takie zabiegi. Jak się robi DVD albo koncert i rockowe zespoły tak potrafią zrobić. Nie, może to jest dobrze i może tak trzeba. Że wiesz, nagrywają koncert, a coś tam nie wyszło, więc oni w ogóle wchodzą do studia, aranżują to jeszcze raz, nagrywają to jeszcze raz, podmieniają, dodają wokale, nie wiem, publiczność nagrywają, nakładają na siebie 6 razy, żeby była 5 razy głośniejsze. No i tutaj takiej akcji nie ma, po prostu. I to jest gdzieś tam dla mnie fajne, bo ja mam taką świadomość, że mogę mieć szereg zastrzeżeń, ale wiesz, ale to po prostu to jest real life, no, situation, to jest po prostu, wiesz, nie ma żadnej ściemy w tym, no, koniec. I to jest fajne.